Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj taki szybki, minutowy filmik o laptopie, który dostałem do naprawy Samsung NP350, coś tam, coś tam. Słuchajcie, motyw jest taki, kręcę z drugiego pokoju, przedstawię wam szybciutko tego koleżkę. Przywitaj się, łobuzie. Także tak o, motyw jest z tym laptopem taki, że znajomy dostał go od jakiegoś tam Ukraińca i on go rozebrał, ten znajomy, chciał go przeczyścić tam, wymienił pastę, złożył go z powrotem. Oczywiście laptop przedtem działał, tak? No i po złożeniu, patrzcie się, ja go tylko szybciutko tutaj otworzę, co się dzieje. I powiedzcie, co tu mogło się spierdzielić? Słuchajcie, laptop 17 cali, także matryca duża, podpięta jest bateria i obserwujcie przycisk zasilania. Co się będzie działo? Niby tam coś się włącza, wentylator dmuchnie powietrzem, czyli coś tam startuje, bo przykładam teraz tutaj rękę. No i co? Zaświeci się jeszcze lampka? Z przodu można jeszcze popatrzeć. Zrobię jeszcze raz, spróbuję go włączyć. Dłużej przycisnę, puszczam. Zaświeci się na chwilkę. I gaśnie. No dziwna sprawa, że tak po prostu po rozkręceniu, złożeniu laptop już nie startuje. Pytanie dlaczego? Czekaj, tylko nagram filmik do końca. Słuchajcie, jeszcze raz nacisnę. Tutaj widać, lampka też się z przodu świeci. O, coś tam mrugnęło. I gaśnie. Tu zgasła? Nie. Coś się jeszcze ten. O, i teraz zgasło. Nie reaguje. Na matrycy po prostu nic się nie dzieje. Także napiszcie w komentarzu, bo jeszcze będę kręcił o tym filmiku, próbie rozkminienia tej usterki. Co tu się mogło wydarzyć w tym laptopie? Nie wiem, BIOS się zresetował, padł. Aha, jeszcze jedna taka sytuacja, on po rozebraniu jeszcze tam resetował tego BIOSa, tam jest na płycie głównej pod pamięciami, są takie dwa pola, które trzeba zewrzeć. No i co, myślicie, że tutaj, nie wiem, BIOS się wysypał, czy jakaś poważniejsza usterka? Czy może laptop ma gdzieś jakąś w obudowie ukryty przycisk i został źle złożony? No nie wiem, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie jest jeszcze jakiś taki filmik gdzieś tam na forum jakimś, gdzie ktoś opisywał taki dokładnie taki sam przypadek i pisał, że po prostu też rozebrał, złożył, laptop się nie włączał tak jak tutaj i coś tam niby, że rozwiązał ten problem przez reset BIOSu. Natomiast tutaj ten reset nie pomaga totalnie, także no jeszcze raz go spróbuję włączyć na sam koniec. Zobaczcie, tu coś sygnalizuje nam, że się świeci, no i koniec. Także myślę, że może będzie ciekawa historia do opowiedzenia usterki o tym laptopie, próby rozkminienia. No ale napiszcie w komentarzu, co sądzicie, na pewno są jakieś osoby, które mają serwisy, będą może tak ten przypadek nawet i znały. No ale ja jeszcze tutaj nie wiem, co się tak naprawdę stało, także zobaczymy, postaram się tutaj powalczyć. Zawsze to jest jakaś fajna przygoda. No i co? I tyle. Pozdro, trzymajcie się.